Witam Państwa serdecznie w środę 26 stycznia. Miło mi stwierdzić, że te nasze spotkania w nowej formule, to znaczy w dni powszednie o 12 na stronie ziemkiewicz.info, a na YouTubie jak szybko potem się uda, że te nasze spotkania już wywierają wyraźny wpływ na polską debatę publiczną. No bo nie może być przypadkiem, że wczoraj zaledwie wspomniałem o pani Magdalenie Środzie jako jednej z takich osób, które porównując ją ze Speedy Gonzalesem, hiszpańskim posłem ludowym, który przyjeżdża do Polski pomóc nam zmienić władzę. Wspomniałem o pani Środzie, że tak jak ten pan poseł, ona otwartym tekstem mówi rzeczy, które się mówi w jej środowisku na ucho i które tak naprawdę to środowisko kompromitują, dlatego co mądrzejsi ludzie się nie przyznają do tego. Tak jak nie przyznają się eurokraci do tego, że chodzi im o to, aby w Polsce władzę zmienić, no a ten jeden się przyznał. I pani Środa wywołana niewątpliwie moim wczorajszym wideoblogiem znowu zabrała głos, no bo jest środa, a ona w środę ma takie felietony w Gazecie Wyborczej. Haha, kto by ich podejrzewał, takie poczucie humoru niezwykłe. Pani Magdalena Środa zaproponowała, żeby lemingi, jak się potocznie zwykło nazywać elektorat lewicowo-liberalnej opozycji, zagroziły tym swoim partiom, że jak one się nie zjednoczą, to lemingi nie pójdą głosować. No, jest to jakaś koncepcja, jeszcze można by pójść krok dalej i w ogóle zagrozić Platformie, Lewicy i PSL-om różnym, że jeżeli się nie zjednoczą, to ich elektorat pójdzie zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. To pewnie by się bardzo podobało Prawo i Sprawiedliwość, ale zresztą w sumie nie ma znaczenia, efekt byłby przecież ten sam. Wydaje się to oczywiście zupełnym drobiazgiem, ale warto wspomnieć, że widmo zjednoczenia mitu jednej listy, to o czym pisałem w ostatnim numerze do rzeczy, jest wciąż aktualne i to jest znakomita wiadomość dla Prawa i Sprawiedliwości, chyba jedyna dla nich dobra wiadomość w ostatnim czasie. No może jeszcze jedną dobrą wiadomość zdołam tutaj sformułować. Otóż wiecie Państwo, że ja często lubię cytować to zdanie Maurycego Mochnackiego, że Polska to jest taki kraj, w którym nic się nie dzieje do końca. I są takie sytuacje, kiedy to naprawdę nam na dobre wychodzi. Jedną z takich sytuacji jest na przykład ta pandemia, która się przez świat przewala. Pandemia nie tyle wirusa, co pandemia strachu, histerii, a teraz już po prostu pandemia lobbingu bezczelnego i takiego jakby badania, jak daleko mogą się władze różnych krajów posunąć w odbieraniu swoim obywatelom wolności pod pretekstem zapewniania im bezpieczeństwa. Patrzymy na przykłady z Australii, z Austrii, z Francji, wszędzie mamy to samo, to znaczy kompletną bezradność społeczeństw sparaliżowanych strachem jak spojrzeniem węża, które się godzą na wszystko, przy jednoczesnych statystykach pokazujących, że to wszystko nie ma żadnego sensu. To znaczy Francja na przykład ogłoszono właśnie statystyki, ma znacznie więcej zachorowań, znacznie więcej zgonów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, mimo że zastosowała już prawie maksymalne restrykcje, no jeszcze nie tak daleko idące jak w Australii, a Australia też zresztą ma rekordowe liczby zachorowań i rekordowe liczby zgonów. I co jest najbardziej ciekawe w tych wszystkich statystykach? Nikt na to nie patrzy. Z ludzi, przecież teraz, kiedy tutaj do Państwa mówię, nagrywam ten felieton w środowy poranek, to mniej więcej w tym czasie w TVN-ie zbiera się kolegium redakcyjne i zadaje sobie odwieczne pytanie, czym my w tym dzisiaj, w tym dniu, czym my wieczorem i przez cały dzień uderzymy w PiS? Myślą i co wymyślą? Szczepionkami w nich uderzymy. Że rząd jest sparaliżowany przez antyszczepionkowców i dlatego wycofuje ustawę Hoca i w ogóle nic nie robi, żeby nas wszystkich zmusić do szczepień i przez to Polacy umierają. Bardzo, bardzo głęboka myśl i bardzo głębokie zawracanie głowy Polakom. Ale na szczęście dzięki temu właśnie, że rząd nic nie robi, czasem jest lepiej nic nie robić niż robić. Dzięki temu, że nic nie robi, czy to dlatego, że jakieś resztki zdrowego rozsądku się tam tlą, czy to dlatego, że po prostu rzeczywiście robić nie może, to w każdym razie
na dobre nam to wychodzi, że cyrk w wersji francuskiej, austriackiej czy australijskiej nam nie grozi. A czy nam grozi choroba? No, zwracam uwagę na to, na co profesor Good zwrócił uwagę. Być może on też już jest antyszczepionkowcem znienawidzonym i okropnym, ale powiada wyraźnie, tak, zachorowań jest bardzo dużo, ale wcale nie ma bardzo dużo hospitalizacji. Nie ma zagrożenia, że zabraknie respiratorów. To nie jest sytuacja z zeszłego roku. Te przebiegi są dużo łagodniejsze. Dlatego, że są łagodniejsze, to jest więcej zarażeń. Elementarna, prosta logika powiada, że gdzie jest więcej szczepionek, to jest więcej zarażeń. Bo ludzie zaszczepieni przechodzą choroby łagodniej, w związku z czym łażą, kichają i ją roznoszą. Pacjent, który leży pod respiratorem, nikogo nie zarazi. Teoretycznie może pielęgniarkę i lekarza, jak będą nieostrożni, ale oni z reguły są ostrożni, bo wiedzą, jak się już w tej sytuacji zachowywać. Krótko mówiąc, to, że jest coraz więcej zakażeń nie pojawiających się w statystyce stąd, że ludzie zakażeni, chorzy zgłaszają się do lekarzy z objawami, tylko z tych testów, które się wykonuje na prawo i lewo na każdym, kto mógł mieć kontakt. Im większy, bogatszy kraj, tym więcej testów. U nas się ich robi też dużo, chociaż oczywiście zdaniem szaleńców szczepionkowych za mało. Im więcej tych testów się robi, im więcej tych zachorowań wychodzi, tym bardziej jest to znak, że choroba się przesila, przewala i prawdopodobnie już po tym sezonie to nie będzie żadna siódma, ósma, dziewiąta fala, tylko będzie to normalnie choroba istniejąca, która z nami zostanie, tak jak poprzednie koronawirusy, tak jak poprzednie enterowirusy, tak jak wszystkie możliwe grypy, które istnieją. I tu mamy dwie szkoły. Jedni powiadają, nazwijmy to szkołą angielsko-duńską, że w takiej sytuacji odwołać już te wariactwa, przestać szaleć, testować, straszyć ludzi codziennie podając liczbę wykrytych przypadków, a nie mówiąc, że to wcale się już nie przekłada na takie ostre przebiegi jak kiedyś. Przestać wciskać ludziom czwarte, piąte i siódme dawki, które naprawdę już służą tylko i wyłącznie nabiciu kabzy koncernom medycznym, bo nic nie wskazuje, aby te dawki zwiększały znacząco odporność. Przestać wciskać jakieś certyfikaty covidowe i inne rzeczy, które są szalenie wygodne dla władzy, zawsze chcącej kontrolować ludzi, ale nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia. I po prostu, no tak jak Boris Johnson ogłosił, przechodzimy i podobno Dania też tak już zamierza, przechodzimy na normalność, wracamy do normalności. No, u nas nie może być normalności, bo czymś trzeba jechać po władzy, a czym można jechać. Wrócił Jarosław Gowin, to jest osobny wątek. Wrócił Jarosław Gowin. No, chwała mu za to, że otwarcie mówi o swojej chorobie się i nie wstydzi. Być może to coś dobrego da jako taki rodzaj kampanii społecznej, ponieważ jest jeden wielki problem w polszczyźnie. Słowo depresja ciągle u nas funkcjonuje jako taki synonim słowa chandra. Słaby, zły nastrój. Więc jak ktoś ma depresję, to się mu mówi, a no to weź, wyjdź gdzieś z przyjaciółmi, zagadaj, napij się, uśmiechnij się, weź się w garść. No nie, to jest choroba. W ścisłym słowa znaczeniu depresja to nie jest zły humor, to jest ciężka, straszliwa choroba, która czasami nawet zabija. Czego przykładny był nieszczęsny pan Szary Człowiek, z którego pozycja sobie potem wymachując jego zwłokami zrobiła idola. Na krótko, bo nie chwycił ten kult, czy pojawił się Paweł Adamowicz, więc o tak zwanym Szarym Człowieku, panu szczęsnym ofierze depresji endemicznej już dzisiaj nikt nie pamięta. Mówić człowiekowi z depresją, weź uśmiechnij się, to tak jak mówić choremu na raka płuc, weź nie kaszl. I bardzo boleję nad tym, że cały czas to słowo nie ma w języku polskim należytej mocy i Polacy nie mają świadomości, że nie używać tego po prostu w sensie zły humor. I być może przypadek Jarosława Gowina przyczyni się w sensie takiej kampanii społecznej do postrzegania groźby, jaką stanowi ta choroba, natomiast na pewno się nie przyczyni do niczego mądrego w polskiej polityce. Bo co Jarosław Gowin dowiódł, wracając na scenę polityczną na chwilę? No, że niestety po PiSie jest tylko jeden rodzaj życia. Jeżeli ktoś związał się z PiSem, a potem już się z nim rozwiązał, to może zrobić tylko jedno. Nadawać na PiS po TVN-ach. No i pan Gowin wrócił i co zrobił? No, żeby go w ogóle zauważyli i gadali o nim, to on nadaje, że
PiS chciał wojsko wyprowadzać na ulicę w czasie strajku kobiet, co byłoby wyjątkowo głupim pomysłem, bo widać było, że te demonstracje to najpotężniej wyglądają na ekranie TVN-u. Jeżeli już, to na zasadzie walk the dog trzeba by jakieś telewizyjne wojsko wysłać, żeby ono też tam było w telewizji, a nie na ulicach, bo na ulicach wcale się nic takiego strasznego wtedy nie działo. Poza atakowaniem przez lewackie bojówki kościołów i szprejowaniem po ścianach świątyń rozmaitych obrzydlictw, no ale do tego to wystarczy kilkudziesięciu aktywistów, a nie bojówkarzy, a nie żadne jakieś tam wielkie wydarzenia społeczne i tłumy w nastrojach. Więc słabo wierzę w te sensacje o wojsku, a przede wszystkim marnie to, muszę Państwu powiedzieć, postrzegam, że i pan Gowin, i jego ludzie teraz już też, żeby jeszcze dalej istnieć, utrzymać się jakoś w mediach, korzystając z tej jedynej, jaka istnieje, giertychowskiej ścieżki nadawania na Prawo i Sprawiedliwość. Czekam na kogoś, kto na przykład z Prawa i Sprawiedliwości wyjdzie z powodów ideowych i w takim razie, powiedzmy, pójdzie do, czy Solidarnej Polski, no to jest koalicja też z PiS-em, ale powiedzmy do Konfederacji, tak? I konkretnie powie: byłem w PiS-ie dlatego, że to, to i to, ale przestałem być, bo to i to, i dalej będę wierny swoim ideom, czyli idę tam, gdzie jest bardziej w tej chwili PiS, który był, zanim wygrał wybory, bo ten, co wygrał wybory, to się u władzy, no chyba się wszyscy Państwo ze mną zgodzą, im dłużej te władze sprawuje, tym bardziej się uplatformia. Zresztą to taka jest prawidłowość, że Tusk pisieje, PiS się stuszcza i to stary podział, o którym mówiłem, na mafię i sektę został przełamany, ale na zasadzie takiej takiej właściwie konwergencji, że i sekta się bardzo umafijnia, mafia złapała elementy sekty, co wspomniany na wstępie felieton pani Magdaleny Środy przypomina. Przepraszam, że Państwu zawracam głowę tymi tematami drugorzędnymi, ale pierwszorzędne jakoś akurat zniknęły z mediów i może rzeczywiście nie było ważniejszej sprawy niż jakaś zupełnie picowna narada pana premiera z opozycją na temat, co tu zrobić z wirusem, bo tego, co naprawdę należy robić, czyli leczyć, zachowywać spokój i czekać po prostu, aż prawie cała populacja się uodporni, co zdaniem fachowców w Polsce koło połowy kwietnia prawdopodobnie nastąpi, bo już jesteśmy dość odporni, bo mnóstwo ludzi przechorowało, mnóstwo ludzi jest zaszczepionych i wystarcza to na to, żeby problem nie był problemem większym niż była zwykła grypa, nie żadna hiszpanka, tylko to, co nazywamy zwykłą grypą. Jesteśmy już w tym punkcie, no ale trzeba z czegoś robić histerię. Ponieważ mówię o duperelach, to jeszcze chciałem Państwu dwie rzeczy, które są drobiazgami, ale które mnie irytują, tutaj przedstawić. Po pierwsze, bardzo proszę, żeby ktoś, kto ma kontakt z władzą, uświadomił władzy, co to jest klasa średnia. Otóż klasa średnia to nie są mało zarabiający. To nawet nie są średnio zarabiający, jak laikom się może wydawać na podstawie tej nazwy. Klasa średnia to są tacy ludzie, którzy są niezależni materialnie. I na tym polega średniość średniej klasy i na tym polega jej rola w społeczeństwie demokratycznym, to, że ona może być podstawą demokracji, że to nie są ludzie, którzy idąc na wybory wygłosowują sobie większe pieniądze, większe ulgi podatkowe, zasiłki czy coś takiego. To są ludzie, którzy są niezależni materialnie, są odpowiedzialni za swoje finanse, za swoje rodziny, nie są niewolnikami na kontraktach, tylko gospodarzami w swoich domach, w związku z czym są w stanie myśleć na temat dobra publicznego i tym dobrem publicznym się kierować. Czy taka klasa średnia dzisiaj istnieje? To jest zupełnie co innego, ale ona jest bytem pewnym postulowanym, który trzeba mieć w pamięci i nie wycierać sobie gęby tym słowem, wmawiając ludziom, że są klasą średnią, jeżeli są tak naprawdę najemnikami po prostu, albo co nie daj Boże gorzej, niewolnikami, którzy spętanymi kredytem bankowym, bo postęp ludzkości na tym polega, że stwierdzono, że od dybów i łańcuchów kredyty są dużo skuteczniejszym sposobem trzymania niewolnika w niewolnictwie. Ja cały czas skręca mnie, jak słyszę o tych klasach średnich, uldze dla klasy średniej, bo kto zarabia 12 tysięcy, to jest klasą średnią, a kto zarabia 13, to już jest klasą wyższą. To też nigdzie tak łatwo nie jest zostać klasą wyższą i klasą średnią jak u nas. Drugi drobiazg.
Przy okazji tych poważnych historii będziemy do nich wracać. Dzisiaj jakoś tak wyszło, że o trochę mniej istotnych tematach rozmawiamy. Przy okazji tych ważnych tematów, które się dzieją na Ukrainie, to ja chciałem właśnie zaprotestować przeciwko potworkowi językowemu w Ukrainie. To wymyśliła jakaś działaczka ukraińska. Jestem głęboko przekonany, że tego typu działaczy nam nasyła Putin i Łukaszenka, bo oni mają dużą zdolność tworzenia jakichś wariatów, które nasza skrajna lewica przykleja, jakieś baby, które pokazują cycki albo wrzeszczą, w nieartykułowane poryki z siebie wydają i to mają być takie formy protestu, które ośmieszają po prostu, ośmieszają opozycję białoruską, ośmieszają opozycję ukraińską, a tutaj jakaś pani wymyśliła, że to obraża Ukraińców, że Polacy mówią na Ukrainie zamiast po rosyjsku w Ukrainie i że my tak mamy mówić. Zignorowałem to, ale okazuje się, że są media, na przykład Tygodnik Polityka, które już przejęły to i konsekwentnie po rusku usiłują narzucić nam formę, mówić w Ukrainie. To jest idiotyzm, który służy głównie zirytowaniu Polaków, że przyjeżdża ktoś bezczelny. My tutaj serce na dłoni, Ukrainę poprzemy, zawsze pan minister powiedział, że udzielimy im każdej pomocy, o jaką poproszą. Uważacie państwo, nie każdej, jaką jesteśmy w stanie udzielić, tylko choćby, nie wiem co, serce se wyrwiemy i podamy na tacy, no ale Ukraińcy polskich pociągów nie będą przepuszczać, bo to zupełnie inna historia, a my tego nie zażądamy, bo przecież to nie wypada w takiej sytuacji. No, nieważne. Irytowanie Polaków, że narzucaniem, że jacyś działacze, oni nam będą mówić, jak my mamy mówić w języku polskim, bo oni uważają, że jak się mówi na Ukrainie, to jest taki kolonializm, że Polacy mówią na Ukrainie, że to niby jest część polskiej, a oni przecież są samostinni. To jest kompletna bzdura dla każdego, kto zna język polski, oczywista. Oczywiście to, że mówimy na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie, to nie jest żaden imperializm, bo mówimy i na Węgrzech, a nigdy Węgry nie były częścią Polski i nigdy nikt nie zgłaszał żadnych imperialnych tam żądań. Mówimy też na Madagaskarze, no tu Bienioski, tak, ale wodzu na Kowno na Madagaskar, ale powiedzmy, mówimy też i na Aleutach i tak dalej, na Kubie. Kuba też do nas nigdy nie należała. A z drugiej strony, owszem, mówimy na Mazowszu, na Kujawach, ale mówimy w Wielkopolsce i w Małopolsce. Także teza, że używanie w polszczyźnie narzuca jakiś kolonialny, imperialny stosunek do Ukrainy bądź czegokolwiek innego, jest tezą bzdurną, ale ta bzdura okazuje się, że nie ma takiej bzdury, którą jak się wrzuci polskim tak zwanym elitom opiniotwórczym, tym lewoliberalnym, to one ją podchwycą. I będę bojkotował konsekwentnie wszystkie media, które używają potworka językowego w Ukrainie i Państwu też serdecznie tego życzę.